11 sierpnia wspominamy błogosławionego Michała Domingo Cendra, męczennika. Michał urodził się 1 marca 1909 roku w małej wiosce na wschodzie Hiszpanii nad Morzem Śródziemnym. Już jako dziecko uczęszczał do szkoły prowadzonej przez księży salezjanów. Ich duchowość tak go zafascynowała, że odkrył w sobie powołanie do życia w tym zgromadzeniu. Dał się poznać jako człowiek bardzo dobry, pobożny, obdarowany wielkim talentem pedagogicznym. Studia teologiczne przygotowujące go do służby kapłańskiej przerwał wybuch wojny domowej w Hiszpanii. Początkowo Michał ukrywał się w domu znajomych. Po pewnym czasie postanowił wrócić do domu rodzinnego. Spodziewał się tam większego bezpieczeństwa. Niestety rozpoznano go, aresztowano, torturowano i brutalnie zamordowano. Michał Domingo Cendra zginął z nienawiści do wiary katolickiej 12 sierpnia 1936 roku. Miał 27 lat. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Michała, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,